Ten pierwszy wypadek. Wypadek zdarzył się 20 parę lat temu. Miałem w tym czasie byka o wadze 750 kg. Latowała krowa. Wyprowadziłem ją, uwiązałem ją do płotu i wyprowadziłem do niej byka. Po pierwszym skoku dałem bykowi chwilę odpoczynku, ale widocznie zrobiłem jeden mały błąd i byk uderzył mnie głową w piersi. Gwiazdy posypały mi się z oczu. To było jak spięcie. Uderzyłem plecami o stodołę, ale miałem to szczęście, że nie straciłem przytomności. Odruchowo ściągnąłem obie ręce ze sznurem. W ten sposób nie dając się bykowi uderzyć drugi raz. Ale byk nie czeka ani chwili. Szybko obraca się, wciąga mnie sobie na kark i rusza w cwał. Po prostu niesie mnie na karku, ledwo dotykam czubkami butów ziemi. Byk wpada na pryzmę obornika i grzęźnie wszystkimi czterema nogami, dosłownie grzęźnie po brzuch w oborniku. Ja mogę w tym czasie puścić go po prostu i złapać głębszy oddech. Oparłem się o ścianę silosu i powiedziałem: dziękuję Ci, Panie Boże, że oszczędziłeś mnie. Miałem szczęście, że nie straciłem przytomności, bo na pewno by skończyło się to bardzo źle. Hej! Hej! Idziemy! Wypadek zdarzył się w 2005 roku. Był koniec listopada, początek grudnia. Nie miałem w tym czasie swojego akurat byka. Musiałem jałówkę dowieźć do sąsiedniej wsi, do kolegi, który miał ładnego byka mięsnego, mieszańca, ale ładnej, mocnej budowy. Byk ważył w granicach 650 kg. Oczywiście nieobuczony. Jałówkę uwiązaliśmy do barierki. Zamyśliliśmy z kolegą, że wyprowadzimy byka do jałówki po prostu. I zrobiliśmy straszny błąd. Ja miałem kleszcze nosowe, a Władek i przez rogi, a Władek miał sznur tylko na rogach. Jak wyprowadziliśmy byka z obory, to byk dostał takiego przyspieszenia, że ledwo zdążyliśmy za nim nogami przebierać. Najpierw zgubił Władka i widziałem, jak Władek leci, turla się po grudzie. Później byk zrobił zwrot, raptem w drugim kierunku. I siła ośrodkowa, nie dałem rady, sznur przypalił mi ręce. Jak zerwałem się ze sznura, uderzyłem plecami o stojące drzewo, które rosło gdzieś w odległości 3-3,5 metra. Zdołałem się obrócić rękoma w dół, ale nie w pierwszej chwili mogłem się podnieść. Dobiegł do mnie Władek i pyta się, czy ja żyję, a ja znowu nie mogę wypowiedzieć, czy żyję. I ja zająkałem się i mówię, żyję. Stałem o własnych siłach. Byk oczywiście w tym czasie dobiegł do jałówki i zdążył już ją obskoczyć. No cóż, nasz wielki błąd. Trzeba było byka z obory wypuścić i skierować go i nie byłoby tego wypadku. W pierwszej chwili nie czułem tego bólu. Miałem siłę, żeby jałówkę wprowadzić na przyczepkę. Przyjechałem do domu, jeszcze jałówkę rozładowałem, wprowadziłem do obory, ale już klapy przyczepki ani drzwi nie miałem siły zamknąć. Pod warsztatem stało stare krzesło, które wziąłem pod siebie i opierając się krzesłem jak jakimś szczudłem czy kulą, przeszłem przez podwórko i przyszłem do domu. Powieziono mnie na pogotowie. Trafiłem na prześwietlenie, nie miałem żadnego złamania, a mnie było ciężko normalnie oddychać. Wróciłem do domu, 3 tygodnie z łóżka, wstawałem na czworaka, po prostu staczałem się na ręce, podpierając się rękoma na czworaka, dochodziłem do ściany i przy ścianie wstawałem na równe nogi. Tak było 3 tygodnie. Po 3 tygodniach byłem zdrowy. Ten wypadek zdarzył się w 2013 roku. Był dokładnie 14 lipiec. Miałem byka o wadze 800 kg. Jeździłem nim do sąsiadów. Kryłem u sąsiadów krowy i wracałem wierzchem.
ale byk miał taki zwyczaj, że jak wsiadałem na niego w podwórku, to ruszał z podwórka po prostu ostrym galopem. No i cóż, zamyśliłem sobie, a przejadę się na spacer akurat dzisiaj. Dosiadłem byka dosłownie w progu obory, ale zrobiłem straszny błąd, nie założyłem popręgi. Byk ruszył przez podwórko bardzo ostro, to był dosłownie cwał. Chciałem go skręcić za stodołę, a on zrobił taki skręt i taki skok. Coś jak na rodeo, może lepiej. Wyleciałem w powietrze jak z procy. Spadłem, uderzyłem plecami o ziemię. Straciłem przytomność. Straciłem przytomność, natomiast byk, że był obuczony i on chciał, akurat miał zamysł, że on pójdzie do sąsiadów, więc on kierował się na wieś i pognał, że ja nawet nie widziałem. Dobiegła żona, podobno byłem może kilkadziesiąt sekund nieprzytomny. Ocuciła mnie, pomogła mi stać ziemi, no czułem ostry ból w plecach, w piersiach. Mocno pochylony przyszłem do domu, no żona zadzwoniła po pogotowie, przyjechało pogotowie. No i cóż, lekarz, no co się stało? No byk mnie połamał. Jak to i pan połamał i pan żyje? No tam powiedziano mu, że po prostu jechałem wierzchem, no i z taką siłą rzucił mnie o ziemię. Skończyło się to złamaniem, więc trafiłem do prześwietlenia i okazało się, że mam połamane żeber 8, łopatkę i obojczyk z tego uderzenia. Po 7 dniach wypisano mnie ze szpitala, bo pan ordynator zażartował, że zdrowych ludzi w szpitalu się nie trzyma. I założono mi szelki, takie specjalne szelki, które mi spinały trochę piersi i te żebra, no i przyjechałem do domu. Chodźcie na mnie. Po 3 miesiącach czułem się na tyle dobrze, że pan doktor, który mi leczył, powiedział, że wszystko jest dobrze, zdrowy. Jeszcze w międzyczasie słyszałem takie żarty, jak mi wiozło pogotowie, że kowboja wiozą. No cóż, takiego przypadku pan doktor powiedział, jak jest w szpitalu, pracuje kilkadziesiąt lat, to takiego przypadku nie ma, żeby ktoś tam jechał na byku, no i tak to się skończyło. Wypadek zdarzył się w 2016 roku. Miałem byka o wadze 760-70 kilo, tak mniej więcej. Nazywałem go Zbój. Był bardzo agresywny. Miałem z nim kiedyś taką przygodę, że wchodziłem do końca, wierzchem przez płot, żeby wygarnąć resztki śmiecia posianie i wsypać mu śrutę. Zawsze wchodząc musiałem mieć z sobą kij i trącić go lekko w nos, żeby odszedł do kąta. Bo bez kija nie można było wchodzić, dlatego że agresja była taka, że atakował mnie. No i żeby nie walczyć z nim, co się trącało go kijem w nos, byk szedł do kąta, ja wygarnąłem śmieci. Ale obróciłem się i chwyciłem się płotu, a on zdążył doskoczyć. Już byłem na płocie, dość wysoko. I złapał mnie rogiem za cholewę gumofilca i rozdał mi cholewę gumofilca od góry do dołu. Ale miałem szczęście to, że nie zerwał mnie rogami, jak to się mówi, z tego płotu. I nie wziął pod siebie. Udało mi się z końca wyjść. Parę tygodni później wyprowadzałem go na spacer. Wyprowadziłem go za stodołę i zaczęło dziać się coś dziwnego. Byk raptem zaczął tańczyć i zachowywać się bardzo agresywnie, więc stuknęło mi do głowy, coś jest nie tak, ja go muszę zabrać na oborę. I nawet nie zdążyłem pomyśleć. Byk obrócił się wokoło mnie, może ze 2 razy. Moment, wyrywa kleszcze z nosa i trzask, ja dostaję łbem w piersi. Padam na ziemię do góry nogami. Natomiast byk przeskakuje w pędzie przeze mnie, o mało mnie nie zratował.
biegnie 3-4 metry w przód, obraca się z dużą szybkością i przekrzywia łeb, żeby mnie dobić. Więc tu nie ma czasu do namysłu. Prawie bez oddechu, ale wstaje. I taka zaświtała mi myśl, jak nie obronię się, to zabije mnie. Więc w rękach mam kleszcze nosowe i tymi kleszczami kilkakrotnie uderzam zdrową ręką o ziemię. Ten odgłos uderzenia tych kleszczy o ziemię trochę przyhamował byka. Po prostu byk zatrzymał się, pokręcił bęb i zaczął chodzić w kółko. A ja w tym czasie miałem czas i skryłem się za rozrzutnik. Przeczekałem chwilę, byk wbiegł do podwórka, więc ja mocno pochylony, bo czułem duży ból w klatce piersiowej i w plecach. Przyszłem do domu i tak no, ciężko mówię, zgarbiony jestem, że ona pyta się, co się stało. No mówię, byk mnie uderzył. No też, no wiesz, no. Miałem byka niedźwiedzia o wadze 1100 kilo, oczywiście ujeżdżonego ładnie. Nawet był lepiej ujeżdżony niż ten, którego mam obecnie. Dasz drugą nogę? Masz być grzeczny, no. Tak? Druga noga, kolego. Roki, uciekaj. Wyjechałem w nim niedzielę na przejechać się po polach na spacer. Dobra. Daj nogę. Dawaj nogę. Prr. 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 Stój. Byłem w odległości pół kilometra od domu. Na polu schło siano. Zatrzymałem się na rogu pola. Uwiązałem byka na długim sznurze do dębowego słupa i weszłem w pole sprawdzić, jak siano schnie. A byk w tym czasie w pewnym momencie zaczął ryć racicami. Więc ja krzyknąłem na niego niedźwiedź. I nie wiem, przecież z zasady nie reagował tak na mój krzyk, jak wtedy zareagował, że raptem rzucił się z taką siłą w tył, a miał sznur dość napięty i to uderzenie spowodowało, że kółko nosowe strzeliło i nawet w pierwszej chwili nie wiedziałem, co się dzieje, bo z odległości 10 czy 11 metrów coś mnie dziubnęło, wskazujący palec u prawej ręki, a byk stał zaryty mocno z łbem podniesionym do góry, więc strzelił mi do głowy myśl, że przecież on rozerwał kółko nosowe. I następna myśl, że ja muszę go szybko złapać sznurem za rogi, że rozerwał te kółko, musi go bardzo boleć nos. On może jest w takiej chwili w szoku. Więc chwyciłem sznur i szybko do niego dobiegłem i założyłem mu sznur na rogi, ale wiedziałem, że on miał takie zachowanie, że on się nie dał za rogi prowadzić. No byka o wadze 1100 kilo prowadzić za rogi niełatwa sprawa. Więc mam długi sznur i byk próbuje raz na jedną stronę, raz na drugą, więc ja odskakuję. Wiem, że słup dębowy rogami może złamać, bo słup nie był aż tak mocny. Kilkanaście metrów dalej rosła jarzębina, dość gruba. Udało mi się tak raz na jedną stronę, raz na drugą, udało mi się go do końca sznura złapać za jarzębinę. I wtedy metodą na podciąganie, jak byk rzucał się do przodu, to ja ściągałem sznur po przeciwnej stronie jarzębiny, pod kątem. No i w ten sposób, taką metodą na przekładkę, dałem radę go na krótko do jarzębiny. Uwiązałem go oczywiście dość krótko, a ja ruszyłem do domu po kleszcze nosowe, bo wiedziałem, że ze sznurem na rogach to ja nie mam szans do domu przyjechać. I po prostu poniesie mnie, pójdzie gdzie zechce. Koło stodoły zauważyli mi moi synowie. Ojciec wraca na piechotę, pojechał. Co się stało? Byk złamał nogę, uciekł, a im pokazałem połówkę kółka nosowego. O kurde! Na drugi dzień pojechałem do miasta, kupiłem nowe kółko i założyłem mu nowe kółko i był koniec przygody. Dziękuję Panu Bogu za dobry dzień. Rok idziemy. Idziemy, rok idziemy.